Prosto po walce wieczoru Paweł Zalewski, kolejne zwycięstwo, obronione mistrzostwo. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Co prawda przebieg walki nie był taki, jak oczekiwałem, jak chciałem, żeby był, no ale ważna jest wygrana. Powiedz, jak jesteś tutaj gospodarzem, można powiedzieć, powiedz, jak oceniasz tutaj to, co działo się dzisiaj na lodowisku, hala wypełniona. Kibice dopingowali cię chyba najmocniej ze wszystkich zawodników. No to nic, tylko podziękować kibicom, no a to wszystko idzie, myślę, że w dobrym kierunku, coraz lepsze organizujemy gale w naszym mieście, mimo wszystko, że to jednak troszkę jesteśmy na wschodzie tej Polski, nie? Troszkę to się wolniej wszystko dzieje, ale tutaj promotorzy starają się tak samo ja, staramy się MMA promować, no i organizować gale. No i jak widzimy, to idzie w dobrym kierunku, no i na coraz większym poziomie są te gale organizowane. Jak sam powiedziałeś, ta walka nie potoczyła się do końca tak, jakbyś chciał. No były momenty, w których naprawdę mogłeś czuć się zagrożony, prawda? Dostałem to nieoczekiwane kolano, co prawda ja nie chciałem, chciałem też walka, żeby się stoczyła w stójce. Chciałem, dobrze się przygotowywałem się pod kątem bokserskim ostatnie 4 miesiące, no ale wiadomo, no jest zapasy, jest to, co robię lepiej, no i po prostu jakoś tak wyszło z przebiegu walki po prostu. Nie? Walka zakończyła się w parterze. No twój przeciwnik też wykazał dużą ambicję, przede wszystkim i wolę walki, bo do końca nie odklepywał. Nawet już coś z ręką się stało, coś tam strzeliło, także tego. Także to się chwali, na pewno zawodnik ma dużo, dużo, dużo serca do walki, także dobry zawodnik. Powiedz, jakie są twoje plany na przyszłość? Co teraz zamierzasz? Odpoczynek, przerwa, czy dalej treningi i kolejne walki? Bo chyba nie jesteś ani poobijany, ani też nie doznajesz żadnej kontuzji. Nie no, ja miałem 12 walczyć w Holandii. Oddaliśmy odpowiedź, że się zgadzamy z raczodrapianinem. Także jeżeli dalej to jest aktualne, to chcę w Holandii 12 walczyć. No a potem zobaczymy. Jest 12 listopada. No i cały czas trenuję, jestem otwarty na propozycje. Także będę się starał walczyć teraz cały czas. A powiedz mi, jak wygląda tutaj promocja MMA w Białymstoku? Czy zawodnicy z tego regionu mają kłopoty, żeby występować na jakichś zawodach, na jakichś galach? Czy raczej jest normalnie, tak jak w całej Polsce, i macie gdzie walczyć, macie gdzie startować? Nie, myślę, że mamy gdzie walczyć, mamy gdzie startować. Tych gal jest coraz więcej organizowanych, to wszystko idzie. Mimo wszystko być może nie aż tak szybko, jak mogłoby iść, ale w sumie to też idzie dosyć szybko, dosyć dynamicznie ten sport się rozwija, także myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. No. A powiedz, z kim przygotowywałeś się do tej walki, gdzie trenujesz, no i komu chciałbyś przede wszystkim podziękować, prawda? Także ja bym chciał podziękować dla wszystkich chłopaków, którzy pomagali mi przygotować się w Białymstoku, a także za granicą, bo ostatnie 2,5 miesiące byłem za granicą w swoim klubie, gdzie kiedyś zaczynałem w ogóle MMA. Trenowałem tam z Nickiem Osei, Joakimem Christensenem, Simonem Mochizuki. Trenowałem także z Denisem Kionem. Także to najlepsi, jedni z najlepszych zawodników, także ale z Aleksandrem Transem, jedni z najlepszych zawodników MMA duńskiego i w ogóle europejskiego, także jestem wdzięczny za to, także tutaj pomagało mi się dużo chłopaków przygotowywać, także im wszystkim dziękuję. A z Polski? Z kim? Tak jest. Z Piotrkiem Niedzielko na przykład dzisiaj walczy tutaj. Przygotowywałem się także z Krzyśkiem Jotko z Warszawy, do Mirka Okińskiego także jeździliśmy się sparować. No i to tyle, myślę. Duńska szkoła MMA lepsza od polskiej raczkującej szkoły MMA? Myślę, że nie można tak powiedzieć. Aczkolwiek na pewno te brazylijskie jiu-jitsu i submission fighting. Teraz już to jest podobne. Ale 2-3 lata temu była jeszcze duża różnica pomiędzy Polską a Danią. Dziękuję ci bardzo za poświęcenie czasu, gratuluję obrony tytułu. Oczywiście życzę, żebyś obronił go już za rok na tej samej gali. Do zobaczenia na kolejnych zawodach. Dziękuję. Dziękuję bardzo.